już w najbliższą sobotę 23 marca na Kasprowym Wierchu po 35 latach przerwy Jędrzej Dobrowolski spróbuje pobić rekord prędkości zjeżdżając na nartach. O tym, w jakich warunkach ustanowiony został obecny rekord prędkości, który wynosi ponad 180 km na godzinę, opowiedział nam sam rekordzista Jacek Nikliński. Chciałem otworzyć historię rekordów Polski. Przygotowywaliśmy się na tej trasie, na której miało to być niestety tydzień wcześniej, załamanie pogody, deszcze, wiatry zniszczyły trasę. Musieliśmy szybko ze szczytu Beskidu pojechać nie w kierunku hali gąsienicowej, tylko w kierunku kotła gąsienicowego. Oczywiście mogła to pomóc kotła Stefan Dzielice, jako główny, że tak powiem, dowodzący imprezą świętej pamięci już Państwo tam. Przez radio na dole stojąc podał mi Jacek dół kotła gąsienicowego, czysty, hamowanie, będziesz widział wszystko niestety, cały Beskid będę. Jedyny problem, który jeszcze wyniknął wtedy, co ze Stasiem Kalaką, tutaj Andrzej zna człowieka, który był w obsłudze technicznej CES-u długie lata, jaki popełniliśmy, to, że w górę Beskidu i nie wiem, jakieś 100-200 metrów sypnęliśmy salmiakiem. Salmiak to jest taki środek chemiczny, który mokry śnieg wiosem zmraża i robi z niego beton po prostu. Wtedy narty dostają ogromny drgań, stabilność zmniejsza i tak dalej. Plus tam mgła, w której jechałem, ja pierwszy raz odczułem coś takiego. Może dzisiaj więcej coś takiego poczuł. Była naprawdę prawdziwa mgła, taka jak dzisiaj na dole, nie u góry. Miałem wrażenie, że co ułamek sekundy zderzam się z jakąś ścianą betonu, no bo nic nie było widać, tylko szybki nart. No udało się, dojechałem. Nagle rozjaśniło się na dole. No, Stefan stał pod linami wyciągu. Podjechałem mocno pod górę, pod przeciwstąd. To był w takim żlebie niżej ściany czarownicy. No mało brakowało, żebym przeleciał na drugą stronę. No, takie były pionierskie, że tak powiem. Tamte dni, tamte lata. Otrzymałem zgodę na ubicie Beskidu oczywiście i na działalność na terenie Beskidu, na treningi, na zjazdy, ale musieli to robić tylko i wyłącznie na nartach. Z moim kolegą klubowym Jurkiem Kwaśniewskim z Radki robiliśmy to tylko we dwójkę. Przy jakiejś pomocy, czy Stasia, czy któregoś z chłopaków, ja miał wolną chwilę z CES-u. No, trudno mi to Państwu dzisiaj opowiedzieć, że odbiegało to, jak daleko to odbiegało od idealnie przygotowanej trasy. No, w dzień próby oparłem się w środkowej części trasy na kijku, który się zapadł do połowy. Tak było miękko, no więc przy tych szybkościach jakikolwiek upadek, cokolwiek, co by weszło pod śnieg, ręka czy noga, zostałoby dosłownie urwane. Też nie wiedziałem, jakie szybkości mogę uzyskać, jakie się mogę spodziewać wtedy. Marzeniem moim była nie sama szybkość, to uzyskać czas przejazdu, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że rekordy światowe homologowane są tylko średnia prędkość na odcinku 100 metrów, zmierzonych z dokładnością plus minus 1 cm, wtedy się nie homologuje. Ja chciałem te 100 metrów przejechać dni poniżej 2 sekund. Proszę sobie wyobrazić długość prostej stadionu lekkoatletycznego, na której się ścigają biegacze. Ona jest dość długa. To trzeba przejechać niżej 2 sekund, żeby przekroczyć 180 na godzinę i to było moim celem, żeby 100 metrów przejechać niżej niż 2 sekundy. Obecnie Jędrzej Dobrowolski przygotowuje się do próby prędkości. W dniu dzisiejszym Jędrzej jechał już z prędkością 140 km na godzinę. Dzisiaj były bardzo trudne warunki. Jeździ świeży śnieg, bardzo miękka mgła. Bardzo tutaj zobrazowało mi to opowieści pana Jacka, jak to wyglądał jego rekord. Myślę, że dzisiaj tak czułem te ściany, z którymi się zderzał. Pierwszy taki przejazd zmierzony to było 140, troszkę ponad przez godzinę. Przy czym ruszałeś z połowy właściwie? Tak, ruszałem z połowy i ze względu właśnie na tą mgłę otworzyłem się jeszcze w pomiarze czasu. Ale to dało już, zobrazowało mniej więcej, jakie możliwości ma trasa. Już niebawem relacja z próby prędkości na Kasprowym Wierchu. We'll be right back.
Wszechodny wie co jak się moc. Moc i siły, moc i siły. Wiecie co jest lepsze od 218 na nartach? 230. Nowy rekord Polski. Dziękuję wszystkim kibicom, dziękuję moim sponsorom. Dot Invest, Malczewski Sport Wola, dziękuję Polskiemu Związkowi Narciarskiemu. Dziękuję całej mojej rodzinie za wsparcie. Pozdrawiam serdecznie, Jędrzej Dobrowolski.